Że Anglia najgorsza. Oczywiście Anglia była zawsze najgorsza, która zaprzedł. Jaka nie traktowali swojej kolonii? To już do Anglii nie pojedziesz. Nie pojedziesz do Anglii. A do USA? Czyli do 18 roku życia, bądź do żony lub męża. Tak więc no ta definicja rodziny jest niezwykle wąska. A ty myślałeś, że gdzieś w innych krajach to jest inaczej? Tak samo. Członków rodzin, którzy mieszkają już w jakimś kraju, no raczej starają się przedostać do tego kraju, a nie zostawać w Polsce, gdzie będą musieli budować wszystko od początku. Ale wspomniał o tym, że większość uchodźców w Polsce to osoby z Czeczenii, znajdą Państwo tekst na komentarzach Zabłockiej dotyczący tego, że obserwujemy teraz wzrost liczby Czeczenów. Tak samo jak do tych ptaków, do tych nie łabędzi, tylko tych gęsi wkładają też takie męczące. Natomiast właśnie ty mówisz, że najwięcej Czeczeńców jest w mediach, w dyskursie politycznym przede wszystkim mówi się o tych uchodźcach z Syrii, prawda? Tej całej fali, która przez Morze Śródziemne przepływa. A czy mamy w ogóle tutaj w Polsce osoby, które przeżyły taką drogę? Osobiście słyszałem, że w Polsce do morzu, dlatego że Anglia zawsze była potęgą na morzu i zawsze wygrywała. I na skutek traktatu Wersalu przez Grecję i potem przez Bałkany, to problem polega na tym, że obecnie ten szlak bałkański jest zamknięty, to znaczy grecko-macedońska granica jest zamknięta, tak więc trudno tym osobom przedostawać się dalej. Nie wiem, czy wie, że do Polski nikt nie przyjeżdżał dużo Syryjczyków i w ogóle nie mamy, biorąc pod uwagę 12 tysięcy, to jest jakiś znakomy procent osób, które pochodzą z Syrii, ubiegają się tutaj o pomoc międzynarodową. Czy nazwać to problemem? Wątpię. Nigdy nie mieliśmy dużej grupy Syryjczyków. Owszem, mamy osoby, które pochodzą z Syrii, przyjeżdżają na studia. Mamy dużą grupę lekarzy, którzy tutaj pracują i pochodzą z Bliskiego Wschodu. Mamy jeszcze jakąś grupę studentów, którzy z tego Bliskiego Wschodu do nas przyjechali i tutaj studiują. Osób, które ubiegają się o pomoc międzynarodową, jest bardzo mało. Mam takie wrażenie, że nas kryzys migracyjny minął. I my tak naprawdę walczymy obecnie z duchami, które tutaj gdzieś podsycane są przez różne grupy i środowiska. A tak naprawdę z tego zagrożenia, jakim, tak mogę powiedzieć, kolokwialnie zagrożenia uchodźczego w żaden sposób nie ma. No my po prostu tej liczby nie mamy i nigdy nie mieliśmy tak dużej i prawdopodobnie nie będziemy mieć. Tak więc jeżeli ktoś mi mówi, że czujemy się zagrożeni przez uchodźców, to ja powiem, a czy widziałeś kiedyś uchodźcy na własne oczy? Bo wątpię, że większość z nas widziała. A będzie okazja ku temu dzisiaj i jutro. Właśnie, wróćmy do obchodów Światowego Dnia Uchodźcy. Przypomnijmy, on przypada na poniedziałek 20 czerwca, ale Fundacja Refugee.pl i Fundacja imienia Stefana Batorego w ramach... Ja słyszałam, że jakaś rybski przywiozła tę manierę. Nie ruszyły wczoraj na przykład była wydawnicza wystawy fotograficznej O krok od raju, a mówię o tym szczególnie dlatego, że autorem Anglia była pierwszym krajem, nasz kolega z Radia Tok FM już pod koniec XV wieku. Tę wystawę potrwa ona do 1 lipca, ale nie tylko to. Przecież dzisiaj między innymi ulicami Warszawy będzie jeździł migrujący. Owszem, będzie jeździł zabytkowo. A do metra jak wejdziesz jeszcze po południu, tak śledziki wszystko. Z tymi osobami będzie można posłuchać się tego muzyki i będzie można przekonać się, kim są uchodźcy. Tak więc wszystkich zapraszamy. Tramwaj jeździ już doruszył. Powinien zbliżać się z powrotem do produkowała najlepsze na świecie sukno w kolejną i handlowała tym suknem głównie trochę po ochocie, tak więc z Holandią, która jeszcze nie była Holandią, tylko Niderlandami, poprzez bilet w Amsterdamie, stopniowo obrastała potęgę przez to, przez tak zwaną wojnę dwóch róż Yorków i Lancasterów, które sprawiły się drogi aristokratyczne. Pod koniec XV wieku
ojciec Henryka Tudora podjął za żonę jedną z Jorków. I Henryk Tudor, który jak wiadomo był uczniem własnym doświadczeniem, tak, przede wszystkim osoby, które przeszły całą procedurę związaną z podjął genialną, że tak powiem, decyzję, ponieważ tutaj już kilka lat mieszkają. Tak więc będzie można swobodnie się z nimi komunikować. Będą osoby z Syrii, będą osoby z Czeczenii, będą osoby z Afryki, tak więc dla każdego znajdzie się ktoś, kto wydaje się przejął we władanie olbrzymie majątki kościelnej i klasztornej. Dzięki temu zdobył przede wszystkim pieniądze. Jak wiadomo, pieniądze to jest koło zamachowe wszelkich przeciw. Zapraszamy całe rodziny. Kiedy mamy małe państwo, te państwo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy od 12 i kończymy o 16. Henryka III, piknik, czy o 20, także w niedzielę, kabaret, koniec świata. To wszystko jakoś zupełnie nie kojarzy się z tymi obrazkami, z tym dramatem. Skąd taka forma, taka radosna, rodzinna, kolorowa? Chcemy przede wszystkim nie pokazywać tragedii. Owszem, uchodźcy często mają bardzo duży bagaż doświadczeń i bardzo przykry bagaż doświadczeń, który wpływa na ich funkcjonowanie. Ale chcemy pokazać tą inną stronę uchodźców, stronę przede wszystkim pokazującą, że oni starają się funkcjonować normalnie w polskim społeczeństwie. Mówią po polsku, pracują, gotują, zachowują się jak każdy z nas. Z tym, że właśnie mają ten bagaż i czasem im przeszkadza to i nie uniemożliwia poprawne funkcjonowanie, ale nie jest to przeszkoda, ponieważ uchodźca to taka sama osoba jak oni, czy ja, czy państwo. W tym momencie warto zobaczyć tego uchodźcę i samemu przekonać się, czy tak naprawdę taka osoba może stanowić dla nas jakiekolwiek zagrożenie. Uważamy, że tych tragedii uchodźców jest za dużo obecnie w mediach. Chcemy pokazywać głównie tą pozytywną stronę uchodźców i też przekonać tych nieprzekonanych i tych wahających się do uchodźców i do, mamy nadzieję, przyjmowania uchodźców do Polski. Szczególnie znajdą Państwo na stronach Fundacji Pana Dorego, na stronach Fundacji Refugee.pl, a także na stronach Refugee.pl. A to dlatego, że Radio Tykofon objęło patronatem medialnym obchody Światowego Dnia Uchodźczy. Przypomnę, w trwający weekend trwa to wydarzenie. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pan Maciej Fagasiński, Refugee.pl. Dziękuję. Za chwilę będą informacje Radio Tykofon, a po informacjach Tomasz Szypiątek w swoim tekście w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, tekście, którym to, jak to określa gazeta, Tomasz Piątek opisuje pilnego współpracownika Antoniego Macierewicza, co jest pewną grą słów, a więcej po informacji. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Zabiera przyjaźń, usypia czujność, miejscowość harcyków. Reklama. Teraz do każdej lodówki zamówionej w MediaMarkt dodajemy puszki napojów Coca-Cola. Na przykład do lodówki Indesat w klasie energetycznej A++ za 1149 zł. Dostaniesz 100 puszek napojów Coca-Cola. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament. Ośrodkiem narciarskim. Apartamentem apartowym. To jedyna. No to wtedy chcemy już wykończyć. A jak to się podbędzie? No to wtedy tam wiemy na tym ziemi, ale po tym pod zaznaczeniu nie te ziemi Zobaczymy, jak to się dzieje.
część takich, zwykłą księską lepszej kondycji, z nimi podpisane o pakty. No natomiast na każdym dworze książęcym rezydował przedstawiciel Chcieli mieli ochotę Indonezję, ale to się nie udało. Informacja nieważna, Indonezja trzymała to po prostu minęła 11. To najlepsze. Belgijska policja zatrzymała 12 podejrzanych obywateli. Ha, no ale wiesz, to jest niektórzy, znaczy jezuici. I chuligańskie wybryki pochodzi w kibiców podczas Eurowacji. Zawsze on został skorzony. Aresztowanie podejrzanych o planowanie ataków terrorystycznych w Belgii. Tamtejsza policja zatrzymała w ramach specjalnej operacji 12 osób. W trakcie zakrojonej na szeroką skalę policyjnej akcji przeszukano kilkadziesiąt domów i kilkaset garaży w całej Belgii, głównie w aglomeracji brukselskiej, a także we Flandrii i Walonii. 40 osób zostało przesłuchanych. Telewizja VTM podała, że aresztowani mieli planować atak w Brukseli w ten weekend w trakcie meczu reprezentacji Belgii na Euro. A kilka dni temu belgijskie media informowały o wewnętrznej nocie, jaka trafiła do belgijskich służb. Znalazło się w niej ostrzeżenie przed wojownikami tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy ponad tydzień wcześniej wyruszyli z Syrii do Europy, by przeprowadzić zamachy terrorystyczne. Jedna z tych grup miała zaatakować w Belgii, druga we Francji. Terminal LNG w Świnoujściu zostanie dziś nazwany imieniem Lecha Kaczyńskiego, a prezydent Niemczech w zeszłym roku zainicjował koncepcję budowy gazoportu. Uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło właśnie się rozpoczynają. Wczoraj po południu do terminala wpłynął pierwszy statek z komercyjnym ładunkiem gazu z Polski. Wszędzie cztery ofiary śmiertelne w niebiesku ochronnych tysiąca kolonów, że ponad 760 uszkodzonych lub zerwanych dachów, tak zablokowane drogi i tory. To bilans wichur i burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Na granicę postawiły też kolony kilkaset tysięcy osób. Teraz mam jak gotowie arestują, ci co z krzyżami chodzą, jak tylko podpadniesz, to oni nie liczą się, czy jesteś misia, czy ty jesteś rysia, tylko ci mi aresztują. Jak pod jakimś względem podpadniesz, jest straszna inwigilacja. Nawet nie kupisz niedługo karty do telefonu, bo musisz ją zarejestrować u mnie w urzędzie. Bezpośrednie motywy ataku na razie nie są znane. 41-letnia Joe Cox opowiadała się za wrócę jeszcze do tego odnośnie Obama jest też masonem, każdy prezydent tam Zjednoczonych jest masonem, ojcowie założyciele. Waszyngton, nawiasem mówiąc, bogatym kwartatom tytonem, dziennik, gdzie miał osobiście niepełny kobiety, pierdoli, pewniaki, plańki, znakomite, kuczone. Ale dlaczego teraz na przykład jakiś Dalibia Mysia, księży, katolicki, do aresztu, nie bój się, nie bój się, za pedofilię, taka rumka, bo ty się za krzawy mówi. Trzeba ścigać księdza Gila, pedofila. Trzeba ścigać księdza Gila. Nic nie będą, to były mury nie do zniszczenia. Wiesz, ja tam nie mam nic przeciwko orientacji, ale w momencie, jak się przepraszam bardzo, molestuje dzieci. Jeśli jest to osoba, która... Dobrze, ale jeżeli ty nosisz krzyże, dzieci molestujesz, to ten krzyż powinien ci w jakimś sensie bronić. I czy on to robi? Bronię przez długie lata. No, ale czy naprawdę, jak oni jednak aresztują, to spokojnie, z mi się kazał, że wszystko idzie na to w razie. A co, już ciebie też?
już przeczcili. Ale wie, wiesz. Ale za wysoki łeb, bo ja tu nie mogę tak powiedzieć. Ja nie jestem żyrafą, nie jestem koniem, nie jestem swoim, nie jestem jeleniem, tam się ale wiesz, ale... posłuchaj, jeśli jest metoda wprowadzana i ludzie chcą im ufać i zakładają przedszkola, matka idzie do pracy, płaci 4 razy więcej jak normalny przedszkol, żeby takie dziady się tym dzieckiem dobrze małym opiekowali jej przez rok, przez dwa, samo zacznie gadać, a on gdzie seksualnie. Dzień dobry. W Nowym Jorku każdy jedno. A to jest poumierały, tu w Polsce świnia 40 lat żyje. Bo tam nie tak długo. Tam długo, a tutaj nie jest Ameryka. Bo tam naprawdę miała 105 lat, na studia chodziła, mówili w radiu. Nie, nie byłem ja, takie była kobieta. Telewizji. 105 lat, poszła na studia, bo jej wnuczka, nie po studiach, wszyscy po studiach, to jej było wstyd, ale to ja już 25 lat o tym telewizji poprowadzam. 105 lat miała babka, a tutaj weźmy myśli na uniwersytet 105-latka, to ją wyśmieją Polaczki. Tak. Nie daliby jej szans, bo by, jak ona by weszła, to by jak ta czerwona Dośka. A tam jest, a wiesz, a co bo tu jest żebracznica ruchliwa. Ubiegają, ona by ci w tej żebracznicy podbiegła, by ci zagrała do 105 lat, bo ty masz 15, ale jakbyś miała 128, to byś... Ale kochani, byłam w szkole w Norwegii. I co? No, i też miałam doświadczenie takie, że tak około setną stewardessę miałam władcę. Częściowo dobrowolnym, a także aktywnym. I co? Współpracownikiem. No i ona popychała, ona po prostu ma kogoś, gdyby kogoś aresztowali, kto nosi krzyże, usługuje papieżowi i pomimo, że teraz jest linia Mysia, został aresztowany i będzie siedział po 10 lat. Żeby siedzieć. Bym mogła mu, ale obrońca jest na sądzie od czego? Obrońca, czy byś mi mogła w jakiś sposób, pomóc? Nie pomogłabym, co na to. I tak się zaczęło. No i w tym kiedy zacząłem tę sprawę zgłębiać, to wszedłem w to. Ale no, może nie powiem. Czy gdybyś nie chciała, a mogła pomóc, tak byś mogła. Ja nie jestem przekonana o czymś, że jest to sprawa etyczna, jeśli nie jest. Może być przekłamań ogólnie. Okej, ale mówisz, że Antoni Macierewicz, o ile dobrze rozumiem, zasiada w Radzie jednej fundacji razem z Nowakowiczem, tak? A od tego stwierdzenia, że jest wieloletnim współpracownikiem pana ministra, jest droga daleka. Tak się jak składa, bo czasem że człowiek się tak muszę to robić i on usprawiedliwia się, wie, że to niby nic, niby nic i od tego wielki ryc. I potem krzywda krzywdą, ja mówię o znoszeniu krzywdą i o wybaczaniu tego świat, nawet religijny na studia teologiczne, przecież tam też powinien być pierwszy okrzyk. A tam się, niestety pewien procent wie różnych takich deviantów, nazwijmy to. To powinien jest wygodnie, bo uważam, że mogą bezkarnie swoim Od roku 2004 nie widać w papierach sądowych, że jak widać się ta sprawa nie kończy, bo tego na przykład przez lata było ułomca ryzyka, ale jak po tych kościołach twoich katolickich się przejść, to byś tu miała tych ananasów, że hoho. No to napienie i jakby bytem prawnym przez cały czas. Nie znoszę procesie badał dzieci. No, ale jednak coś takiego ma miejsce. I to jest tak samo skomplikowane jak ci Arabowie, że ty byś chciała ich nie wpuścić, ale z drugiej strony ci ktoś podpowie, że to jednak są ludzie. To może ci poganka podpowiedzieć tobie jako byłej katoliczce, czy jakiejś tam... Nie tak, ja mam jeszcze powiedzą, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. No do tych najniższych nie może, albo do najwyższych. Wyższych biblijnych. No, dla nich to i tak jesteśmy diabłami. I posłuchaj, u nas jest takie zacofanie jeszcze w Polsce do tego stopnia, że oni nie chcą przyjechać, bo oni i teraz u nas będzie w Warszawie, tam wybierają, poczekaj, teraz
zbiera dla nich, je lidera. Jeśli tam nigdy nie byłem, to ty nie rozumiesz, o co to chodzi. Na pewno, posłuchaj, co ci powiem jeszcze. No poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, już sobie nie wyobrażam po Hugo Kołątaj się pchać do Anglii, kiedy tam najechało. Ale ten Hugo, to Stradługo. No bo ona mówi, chyba się u siebie dwa razy się przytrafiło, będąc dobrywał. Stradługo, Stradługo i dachu na dachę, tylko dachu na głowę potrzebuje. Ale gdyby on miał dach, to on by wyżej Stradługo, gdyby miał i swój dach. No tak, ale jest jeszcze gościem, ale jest jeszcze gościem nie u siebie i Anglia wie, jak go kontrolować. No to może trzeba jechać do Anglii, żeby cię dać kontrolować, inwigilacji się poddać. Pan Lipski powinnaś pojechać tam na tydzień. Moi koledzy, jak pracowali, znaczy służyli, bo nie pracowali. Krzysiu Mądry też chce jechać daleko tydzień, miesiąc jeżdżą. To oni, słuchajcie, mieli tak, o 9 odkładem, o 10 po 3 osobowe pokoje, o 10 jeden zostawał pod telefonem i wiecie co. Wrócimy do pana Konrada Rękasa, ale jeszcze tylko chciałabym dopytać, czy te informacje, o których mówił, że Robert Luźniak właśnie był układem informatorem SB, sobie pacjenta postawili, czy to wszystko no to jest na kąpie się wzięli i z innymi chłopcami, z innymi specjalistami, przegrał w drugiej instancji i przyjał jej. Z Mossadem. Posłuchajcie, oni się znają, jak posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie teraz. I zresztą, ponieważ ja nie to, że najpierw była w Anglii, a potem w Ameryce, tylko to jest Józefa Nadworskiego, SBK. Tu no i posłuchajcie, będąc teraz, jest 2016 rok, który, będąc w Niemczech, do których nawet już pieniądze leżały na stole, zazwyczaj przez zwolenników Macierewicza i długo go ognięte, to ja bym tam nie pojechała. Dlaczego? Bo? A w tym przypadku to już trzeba być, żeby wiedzieć, a ty nie byłaś, nie będziesz... Ja jeździłam po Salamandrze, bo to jest, wiesz, obóz koncentracyjny bez granic, nadal. Ale w Niemczech jest wysoka. Słuchaj, słuchaj, jakie tak, no położy, jest. To nikt nie weźmie. Do czasu było, posłuchaj, no. Było. A, ja wiem, a też się zmienia, bo jak jechałam do Frankfurtu, to posłuchaj, rzucił gościu opałek papierosa, to 500 euro dostał kary. A to mają ludzie z innego kraju. Nie ma zlitu się, rozumiem. Ale już jak byłam ponownie za dwa lata, to ja patrzę, a w Frankfurcie tylko prostytucja. Przyszła, rozwinęła się, nic więcej. No, bo to i bieda w sklepach, posłuchajcie. Wiadomo, że tam za to nic nie A są głodne takie ruskie i fruskie, co i Grecje trzymają w piwnicy i kobiety pod tym względem. To baba babę będzie trzymać przez jej całe życie. Ale się nikt tym nie interesuje, żeby to zniszczyć. Do wielkiego konfliktu, w wyniku którego Luśnia wyszedł. A ja ci powiem dlaczego. Co, myślę, że pan Bóg jest silniejszy i nie widzi. No dobrze, pan. Widzi, ale cierpliwy. Ale zrób. Ale a naród się nie boi. Dlaczego Bóg dostał? Otworzył ją właśnie od rozmowy z Robertem Luśnią, gdzie przez pół godziny rozmawiał o trzeba siły woli, żeby to czytać. Roberta Luśni, a i połebka, i połebka. Ale dlaczego Macierewicz są Ukraińcy, w jak strasznym stanie jest niepodległa Ukraina i jak bardzo jest zniewolona przez Żydów. No właśnie, jeżeli nawet świeckie przysłowie mówi, że ciebie kamieniem za chlebem, to co mówi Biblia? Ta Biblia mówi, żebyś była też tolerancja. Jakiego? Jakiego pana ministra to chciał dać w kaftan? I czego? Ale oni w tych szeregach katolickich mają pedofili. Ale w ogóle bali. Albo dobry jart. Może ja zmyślam, bo ja to tylko uważam. Ja tego nie wymyśliłam, moja droga. Bo nie byłeś ofiarą jednej z nich. Nie, wtedy kiedy byłem faraonem, to ja uśmierciłam też sporo lekarzy, teraz jak jestem kobietą, to już dałam sobie spokój. Mówię, niech ta Elka pije tą moją wodę, nie będzie płaciła na razie. Wobec Ukrainy, aczkolwiek Ukraina rękas polegał, że to się na tak. Wypowiedziach skończyło. Edka idzie na w przyszłym tygodniu, chwalił też
inicjatywę Macierewicza. Nie pierdol głupot, bo nie lubię tego zaproponować. Widzisz, że biegami ile języka i nic z tego sukcesu nie można osiągnąć mądrego, rozumiesz? Żeby przeżyć. No ja wczoraj wypełniła e-mail, wysłała do Włoch za 900 euro, ale wiesz, pojechałbym jutro. Pojechałbym jutro, wiem, że tam też już wiesz, smród brud, ale nic nie byłam i jadę. I się języka bym nie uczyła. Bym cały dzień polskiego języka. Ale już wymaga ci znajomości polskiego. Pójdź jak pójdziesz do starej baby. Tak. A nawet agencja może nie władać angielskim. A jak tu gadać? Kiedy jak ja byłam w Anglii, dziewczyna młoda przyjechała z Włoch, z Italii. To znaczy, pomijając formalną przynależność do władz tej samej kraju. Ale jechała z Anglii, ale tutaj, zaszła w ciąży. Trudno powiedzieć właściwie, trudno opierać ocenę rzeczywistości na samych papierach. I wiesz, ile Włochów uciekło do Anglii, do tego miasta, gdzie ja mieszkałam? No bo tylko północy. A oni też nie wiedzą, za robotę się nie wezmą taką, firmę, nie pójdą firma, do agencji, a Włocha nie będzie w kolejce stał do autobusu, do wiecie, jak się mówi po polsku? Kiedy Luśnia był wiceprezesem fabryki, on nie pojedzie. To oni wszyscy co? Cieszą się, jak jeszcze za dużo restauracji było. Notorycznie nie wysyła sprawozdań z tej działalności do sądu. Dlatego przeglądając Krajowy Rejestr Sądowy też wszystkiego się o niej nie dowiemy. Bardzo niepokojące jest to, że nic nie wiadomo o jednym ze wspólników tej firmy. To jest zagraniczna firma MedInvest Corporation. To są już dodatkowe szczegóły, które znajdą Państwo. Także widzisz, no niestety i teraz sami i sobie gałąź podcinają, na której siedzą. Bo teraz tak, ci chcą rządzić, a ci za plecami Żydki ujadają, że wbrew swojemu wizerunkowi, ogłoszonym wielokrotnie przekonaniom, wygłaszanym mową i słowom, Antoni Macierewicz pozostaje w... No bo u was w tym kościele katolickim, no to nawet papież też Żydem. Czy oni tak jedni udają, że nie są Żydami? Prawdziwy Żyd się nigdy nie przyzna, że jest Żydem. Nie rozumiesz tego? Nawet ty mówiłaś, że na tym sprawę, natomiast obłuda jest... Ja się doliczyłam, że... Jest nieuczciwa i należy o nich poinformować wyborów. A tak naprawdę to każdy w Polsce ma problem. Może jest jakiś komentarz ze strony, czy to pana ministra, czy to pana Luśnia. Także jest. Umyję to i owo. Nie dostaliśmy na razie żadnej odpowiedzi. No, Buniu, myślisz, że będziesz miała wzięcie w tym parku? Nam trzema zdawkowymi zdaniami. Teraz widzisz, nawet za nieobyczajność i kobietę mogli ścigać, jakby takie strażniczki, a na koniach jeździ straszne. Wyzłapały Ewkę, bo jej głowa wychodzi za krzaka. To by wszystko, ona by tak miała nieprzyjemności. Słuchaj, to tu się robi, jak policja religijna w Iranie. Nie w Iranie, jest policja religijna. Ale oni sami jest nieobyczajnie ubrana, tu zwraca się uwagę. A ty wiesz co, raz tam, ja raz jadę, tam od Zielenieckiej policja była i straszna, bo jakiś Wietnamczyk, Koreańczyk czy coś przed do krzaków sobie się zabawił, a tu na rowerach policja przyjeżdża, momentalnie zauważą i za nieobyczajność. Czy za dupę go i panienkę też? Stali z nim chyba z godzinę i jemu no, na pewno nie było przyjemnie, ale to było takie zamieszanie, bo to i wóz policyjny, bo to i straż i to wszystko. I co on tu w krzakach robi, podczas gdy tutaj każdy wyjdzie na siusiu, a pod każdym krzakiem każdy coś tam się stoi i gwałci, bo tam akurat jest takie miejsce, to każdy tam sobie coś robi. No i po prostu to oni tego nie widzieli, a może ta Polska powinna być bardziej tolerancyjna, Warszawa, żeby przestała żebrać, bo oni biegają, nie mogą ustać neutralnie, tylko biegają żebrać, żeby im dali, żeby tu na tacę, to już jest zamknięte kręgi, bo to wszystko zabiera, a im wszystko
wszystkim prostym zewsząd nędza. A tak to oni mają różne inne opcje na język, na rączkę, na pazurę. No to, oni są, słuchaj, wykształceni. Przecież studia teologiczne trwają 6 lat. Przecież to ich filozofia i wszystko, psychologia. Przecież to są bardziej sprawni, manipulatorzy. Ci księża katolicy. Oczywiście. A nie wiem, czy wiesz, że Świadkowie Jehowy, którzy wierzą w swoje posłannictwo, muszą przekonać do swoich racji. Nie za wszelką cenę. Wiem o tym, to szanuję. Natomiast oni stworzyli tak dobry taką książkę, która mówi, w jaki sposób negocjować, przekonywać, że na tym się oparła również wymiary. Tak. Bo nawet nie wiem, czy ty wiesz, że prezydent Biblię całuje w Ameryce. Pan rękę położy. Nie, a to mi się podoba, że tam, że oni są patriotami, że przed domem te flagi, a u nas tu nawet co mecze i się wstydzą, mamroczą pod nosem, nie śpiewają naszego bardzo pięknego hymnu. I teraz proszę cię, wita, bo jesteśmy w tej zebraczynicy wielkiej, na Mazowszu Narysowa, w Ruchliwej. Zebraczynica to, jakim mrowisko dasz, to jeszcze gorzej. I teraz tak, jedni drugich ścigają i co to będzie, powiedz, bo jak, jeżeli ty chodzisz z krzyżami, a jak pójdziesz prostytutką, oni cię złapią, to ci te krzyże nie pomogą, ani Marysie nie da. A ty wiesz, że już od średniowiecza, kościół miał swoje domy publiczne, no i na przykład były... Pani po najbliższym stalonie z kolei, jeśli król miał okazję, radio to pierwsze radio informacyjne. No to też miał po cichu swoje burdele i wtedy jak lichwiarz, wiadomo, że no, wykładał pieniądze, to najlepszą rękojmią było zastać od urzędu. Przejdzie dziś marsz godności, postulat są między innymi równości, poszanowania praw kobiet, prawo do ochrony zdrowia i życia, sprawiedliwe kary. No to czyli, że widzisz, to teraz dopiero się zaczyna. Polska ma takie problemy, że gdzie ona będzie Arabów nie ściągała? Moim zdaniem Arabów to by można mądrze, ale tylko fachowców. Lekarzy, techników, nie wiem, rzemieślników, jakichś artystów lub młodych ludzi, którzy zechcą się uczyć w zasadniczych szkołach zabodowych, żeby zostać hydraulikiem poza tym. No ale jeżeli ona jest ważną damą, przynajmniej tak się uważa, to gdzie ona pójdzie do zasadniczej szkoły zawodowej? Jak ona chce mieć tytuł, bo ona jest nauczona, jako ta szlachcianka była z Saskiej Kępy, z francuskiej. Ja to widziałam na święto Francji, jakie tu szlachcianki chodziły, żeby im dać, żeby im podać, żeby im Krystyna Cycki wymyła. Także one są tak nastawione mieć tytuły i autorytarne i dominują. Panują. Jeśli to będą przyjmowali bezmyślnie jak leci, baby proste, które nie wiem, po 4 klasach ta baba ma 6 dzieci, to obciąży nas system socjalny, który nie wytrzyma. Przyjmować mądrze, nie przyjmować głupio, mieć jakieś sito. A wracając do Twittera. Rządy przesuwały się za bardzo, ponieważ jest to rząd populistyczny, no. Bezmyślnie. Mamy deficyt budżetowy, wiadomo, że nie słuchaj, wpisane w ten budżet, to jest dobra taktyka. Deficyt tam nie może przekraczać, nie wiem, 20 czy 30, bo chyba bodajże 30 więc radośnie to też dużo zmian, to też nie jest koniecznie. Ale Ewka, jak tobie nie dają mieszkania tu i teraz, nawet na po pół roku, to oni ciebie zmuszają pójść do parku, a w parku możesz się zająć prostytucją, bo tak ci do głowy przyjdzie, a ktoś ci zaproponuje, pokaże kasę. I co ty masz zrobić? A ja teraz miałam do ciebie wczoraj z kapitanie, mówiłam ci, że mam, czy czegoś o coś się zapytać? Posłuchaj, ja muszę wziąć opiekę społeczną do sądu. Bo nie dostaję ani grosza. A jak ja mam dojechać? A jak ja mam dojechać na sprawę sądową? A jak ja mam dojechać zarejestrować się do urzędu pracy, kiedy mnie kosztuje 50 zł bilet? Ale nie drzyj się, coś ci powiem. Nie wiem, czy jest teraz.
jakiś piłkarz, po prostu naturalnie. Ale... No tak, no bo jak ona dojedzie do sądu? Oczywiście, a jesteśmy w Unii, no. Są prawa ludzkie. Są prawa ludzkie. A nie jest dobrze, nie drzy się, to ci coś powiem, co nie wiem. Jak przyjdziesz, to powiem, nie będę głosu. No to wiesz, no. Nie, mnie głos siada, ja nie mogę głosu. A jak będziesz, będziesz skromna, pokorna i nic nie powiesz, no to i nic ci nie będzie działo, a ci wyegzekwują z ciebie. To tak, wszystkie pieniądze i tak, mandat ci wypisze kontroler na 150 zł. Czasami dwa razy na dzień, rano i po południu. A mają swój PESEL, no to jak nie, no to do aresztu. I ta Anita, co w filmach też gra, powiedziała, no najwyżej pójdę do więzienia, nie byłam tam. Ona taka dość pozytywna mówi, no nie byłam, to przynajmniej się dowiem, jak tam jest. No co, no, trzy razy na dzień, wyżywienie. No i teraz państwo płaci pieniądze. Tak. Płaci około 3000. Ale tędy oni ci dadzą, oni im nie przeszkadzą. No, tam nie przeszkadza. Uprawy nawet, opieka psychologa, zajęcia. Zaczynają gałąź, na której tak, już na studia sobie skończyć. Do więzienia trzeba. No bo słuchajcie, z opieki społecznej, jak dostaniesz 220 zł, to masz tam na życie i musisz mieć chałupę. A jak ktoś chałupy nie ma, to na co mi dają? Tak, nie dadzą z ulicy. Nie dadzą z ulicy, tak. Nie. Musisz mieć chałupę, kochana. Musisz, także Wieśniczka, ty musisz wiedzieć, pamiętaj, że musi być meldunek za jakąkolwiek kwotą. Musi być meldunek, czyli przy kimś. Musisz to załatwić. Sama złotych, gdybyś spała na marszałkowskiej i opieki, a meldunek tak naprawdę nie mogła. To ja ci powiem jeszcze jak meldunek tego. No. Także wiesz, moja kochana, to jest błędne koło i po prostu my sobie Polacy, jakby sami nie jesteśmy w stanie pomóc, to gdzie my tu Arabom będziemy pomagać? Gdzie my tu Arabom będziemy pomagać? Tak, bo ten Wisław Gomułka, jak tych Żydów wygonił, to mówią, że on bardzo dobrze zrobił, potem mówią, że on źle zrobił, ale zrobił, bo się pozbył 30 tysięcy, no oficjalnie się mówi, było więcej, głównie ludzi wykształconych, a to to Europa ten pedment stworzyła, Europa, a Wiesio Gomułka, który był prawdziwym komunistą, naprawdę, on wierzył. On był bardzo tak oddany, wiesz, tak jak ja Świadkom Jehowy jestem oddany, tak on komunistą. On się dał Głupek odpuścić. I straciliśmy inżynierów, lekarzy i to wszystko przyjęła Europa i Ameryka. Przecież bardzo chętnie, no przecież jak wyjeżdżali tutaj z tego, z Warszawy Gdańskiej, gdzie mieli tylko w jedną stronę, to te biura pierwsze, bo tym się zajął rząd. Rząd to jak wiadomo jest to amerykańska międzynarodowa organizacja pomocy Żydom na całym świecie. Więc już w Wiedniu oni ich kierowali wszędzie, Skandynawia i tak dalej, gdzie kto chciał. Gdzie można było, no i tak dalej. Ida, już tylko myśl na jednym temacie mądrym, potrzebnym, logicznym, tym, którym ci zadałam teraz. Przyjdź, o tym bym chciała z tym twoim pierdolącym masem rozmawiać. Proszę, ale wiesz. Także wiesz, Lidka, ja ci coś powiem. Ja miałam koleżankę Szpiega z Litwy, Alina Lasota, reżyserka, że ona tutaj robiła bardzo dużo, bo ona poszła do siebie, reżyserka. W Anglii, Ameryce, Białystok, już to kończyła. I na Litwie i wszędzie. I ona poszła nawet do Świadków Jehowy, żeby się spytać o mnie. I oni powiedzieli jej, że ja byłam strasznie rasową i gorliwą jehówką. Ale dlaczego to zrobiła? Nie, bo ona interesowała się. Ale w jakim celu zadawała? Ona chodziła na prawie. Dobrze. Ale tak się nie robi za prezentę. Nie, to nie o to chodzi. Ale po co chciała coś wiedzieć? Ja widzę ten twój podstęp. Ja widzę, to nie. Ona potem chodziła do pamiątki, studiowała Biblię dla siebie. Ale dowiedziała się, że ja byłam tą jedną. Oto potem dla ciekawości się spytała, ale wszędzie nie powiedzieli jej, bo przyszli z Warszawy. To jej powiedzieli, że ja byłam bardzo rasową jedną, bardzo gorliwą i takiej gorliwej ode mnie to jeszcze gorliwszej nie widzieli. I ona się dowiedziała i to potem powiedziała. Jehowie, Lidka, to jest tak, że jeśli ktoś nie przestrzega
akurat co powinien, to oni wykluczają. Jeśli mają takie wysokie ideały, no to dziś, ale więcej ma tych sytuacji, on się bardziej znajduje. Spełniasz te standardy, no tak powinno być. Jak ja się w Wiszlinka zbliżałam tam do tej Jeleni, gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej, to było daleko, bo to była Wambla, Ameryce Białej. Spotkałam w parku, tak daleko tam się biega, aż pod lotnisko, takiego chłopca. I taki może podobny do tego naszego tutaj kurczaczka. I proszę ciebie, on mówi, że jest umówiony ze świadkami Jehowy. Ale on nie ma gdzie mieszkać. I po prostu ktoś tam mi tłumaczył. Ja mówię, słuchaj, jak nie masz gdzie mieszkać, a oni widzą, że ty ładnie wyglądasz, czysty, to ty to powiedz im. No, to ty to im powiedz. Bo tak naprawdę to tam nie ma takiej działalności charytatywnej stołówki z ulicy. Nie biorą. Ale jak ty ładnie wyglądasz, to jest normalny, może... Jakiś czas tam się gdzieś chował, ukrywał się i po prostu dorzucił sobie sytuację na świecie. I on poszedł, ja go tak puściłam na te dyskusje, rozmowy, spotkania i on naprawdę był pod wielkim wrażeniem, jak ja powiedziałam o to. Nie to, żeby zmienić wiarę, bo ty ciągle do tego źle podchodzisz. On szukał jakiejś duchowej odpowiedzi. Sam dla siebie. Tak jak ten Lasota, ona sama mówi, że studiowała Biblię, sama chodziła na pamiątkę. A potem dowiedziała się, że ja byłam ode mnie. No, i potem się dowiedziała jeszcze, bo była takim szpiegiem ambitnym. Chodzi o dobro. I ona się dowiedziała. Bo tutaj w tej żebracznicy dobiegną tylko do żebrania. A ona biegła na pamiątkę śmierć Jezusa Chrystusa. Nie po grosze, nie po pieniądze, tylko ona się sama chciała dowiedzieć. A wiecie, że ja też raz byłam na pamiątce? No. No. I miałaś wielką krapę, miałaś wielką ochotę tego wina sobie podnieść. No, ale tak no, czułam taką podniosłą chwilę. To gdybyś poszła tutaj na Zakopiańską 30 na badaczy, to byś mogła takie wino wypić nawet, bo tam piją. A kiedy dają? No mniej więcej w tym samym czasie. A tutaj jest ta druga, duże pieniądze, ale tam są, ale nie są. Ja bym ciebie nasłała. Kiedy jest druga niedziela? Wakacje, ale to przychodząc. Bierzemy kalendarz. I wiemy kiedy. I tu u badaczy, drugą niedzielę miesiąca przyjeżdża w lasy. Jest wykład, zawsze mają wykład. Jeden. Po wykładzie jest przerwa na kawę i ciasto. Bardzo dużo ciasta, bardzo dużo kawy. Ja kiedyś już taka głodna byłam, to ja rozleciałam na to i nawet ściągnęłam bożenkę. A długo czekać na tą przerwę. Bo ci badacze to są przed świadkami Jehowy. Świadkowie Jehowy zrobili postęp, chcieli nazwę Jehowa, bo to jest imię Boże. A badacze zostali w tyle. Od Russella. Nie, nie. To chodzi o to, że oni studiują dzieła Russella, może bardziej niż Biblię. I to jest ich błąd. Ja już tak może nie to, że obrażam, ale dzieła ludzkie są niedoskonałe, a oni to, co niedoskonałe, studiują, a powinni bardziej wiedzieć. I proszę ciebie, w drugi jest wykład i po drugim wykładzie jest obiad. Ale oni tak ugotują ten obiad, że ty byś jeszcze takiego czegoś nigdy nie jadł. I ta Bożęcia z ochoty, ona miała guz operowany, ale ją wyleczył i zaraka. I proszę ciebie tak mówi, jeszcze takiej zupy nie jadła w życiu. Tak, wytrze ugotowana niczym Chinki, jakby to Chinki to gotowały. I nawet ściągnęłam tu Alinę Lasotę, tę Litwinkę i nas było chyba ze czworo. I tak, jadłyśmy we trójkę obiad, a jedna chodziła po pokojach na górze. A to tak można? Nie można. Nie można, bo ona szukała toalety. I ta babka, która podobna jest do żony Jaroszewicza. I nawet mi mówili, że to jest żona Jaroszewicza. I to ona. Chodziła po pokojach i ta badaczka do mnie powiedziała tak. Jeżeli jeszcze raz przyjdą te baby, będą jej chodzić po pokojach, to ona do domu nie puści.
co to mogło być? A ja dałam jej taki wykład o Jezusie Chrystusie, że jak będziesz siostra taka chciwa i pazerna, to na pewno do tego Królestwa Bożego nie wejdziesz. Bo jeżeli będziesz pilnowała swojego jajka, swojego grosza, to też nie jest Chrystusowe. I taki to wpięty poszło, że ona już sama nie wiedziała, ale myśmy skrzyczały tą babkę, no, no gdzie ty chodzisz do toalety szukać? Ja jestem niewidomą. No gdzie ty chodzisz szukać tej toalety? No i też proszę Państwa, tutaj trzeba powiedzieć, że wolny czas właśnie to nie znaczy, i słuchaj, i Talina, Lasota, parę razy to chodzi. Także druga niedziela w miesiącu, oni mają tutaj takie zjazdy, ale to bardzo mili, bardzo mili. Przyjdź, a która dzisiaj jest sobota, niedziela, jutro będzie? Nie wiem, no, kalendarze chodzi o tym spirytu. Druga niedziela. Te wyjazdy z żonami. Jakieś wspólne pilowerowe, paintball. Ale jest coś napisane. Nie masz w kalendarzu, które ci realizować w tym. To nie ważne, bo Tomek najlepiej wie. Próbowałem zespół na najwyższym poziomie, że właśnie to jest. Znaczy zobaczysz, jak tam fajnie. Bo tu były dwie izby. To jest, się zapodziała, to jest tak ten. Russell, James Tazer, Russell. Ukrainy, bo tam nic nie wolno śpiewać, nie wolno siadać. A być może po butelce Russell. No to był ten pierwszy, no to przecież Świadkowie Jehowy. To są wcześniejsze badacze pisma. Oni się nazywali badacze pisma. Nawet gdyby Litka ciebie ktoś przepędził, to o wpół do ósmej w niedzielę masz się tutaj w tym samym budynku. To znaczy co? Coś innego, ale też mają Jehowa. Nie. A co to jest epizod? To nie jest prawosławie, to nie jest prawosławie, bo wy dzielicie albo na to, albo stać, albo siedzieć. Nie. A potem tej żebraczniczy biegną tutaj do żebrania, bo tutaj kij w urowisko w tę żebraczkę wielką włożysz, to oni tacy dzicy, tacy kopyta w kieszeniach, czarne okulary, patrzy się w sufit, takie nienaturalne coś, co jest, to ty to od razu jesteś w stanie jako człowiek zauważyć, postrzec, odczuć. Chyba, żebyś już była gadziną. No wtedy gadzina ma skórę taką grubą i gruboskórna już nie jest w stanie niuansów odczuć, co jest oczywiście zrozumiałe, o to może boleć odciski, ale ona tak diabeł ją pookręcał na swoje paluszki, że ona nie może już się dowiedzieć, o co chodzi. Nie może się dowiedzieć. Idzie z miłości do ciebie, ale to gruba rura, no to nie mogą włożyć. No bo mam tak, to jest gruby materiał. Proszę Państwa, tutaj jest powietrze Saskiej Kępy. Tu jest właściwie cały czas Saska Kępa. I proszę Państwa, co my możemy na to Państwu poradzić? No nic nie możemy. Jest linia Mysia i teraz tak, oni dają zupę. I teraz jak pójdziesz do badaczy, to byś się mogła dobrze poczuć. O Jezu, mogę sobie podnieść na pierwszej... Nie, no Ewkę można mi to rzeczywiście, wiesz, posłać. No ciebie, no jak o 11 dają pasionkę, no to przecież można później na pasionkę. No już musi być druga niedziela. No to Boże, jak wy mnie zmuszacie. To ty musisz pójść, bo żeście przyjechały z Ameryki od ciotki badaczki i one żyją po 48 lat w pracy, po 50 lat w pracy. Dlaczego? Bo jak na straży masz to zapismo, to z tyłu jak umarła, to żyła 52 lata w pracy. Bardzo długo są w pracy. I oni mieszkają w willi, zamknięci są. I teraz oni mają na pulpicie wyhaftowany. Niestety, druga niedziela była 12. To Świadkowie Jehowy w jakimś okresie odrzucili, bo Świadkowie Jehowy też pali się tak teraz. O Jezu, no to przecież, a skąd Świadkowie Jehowy się wywodzą? Jako byli ci, którzy chodzili na mszę. Ty poszłaś w ateizm jakiś taki, w niebyt, a oni robili postęp. No to jeżeli robili postęp, to byli z Panem Bogiem i oczywiście dzięki Panu Bogu, że można było ten postęp. Rzucili papierosy, rzucili krzyż, rzucili kult Trójcy, duszy nieśmiertelnej, piekła i te święta. I co? To było bardzo dużo roboty. Ty myślałeś, że to było łatwo? A czy ty wiesz, że w Ameryce... Tak, to są te mrówki. U Jasi jest to samo, u Jasi po stole łażą. Tak, ale to nie są te mrówki faraona, to są... Nie, to jest wszystko drzewo. Tak. Także słuchaj.
zaraz ci coś powiem, żebyś nie padła trupem. Że proszę ciebie, no, tyle roboty, a ten szatan, to on siedzieli jakoś tak 4,5 miesiąca, ale ciało kierownicze w więzieniu. Liga kościołów w Ameryce do tego się przyczyniła. Jakiego kościoła? Szybko powiem. Protestanckiego. Nie, katolickiego. A przecież katolicy nie była taka zła. Jezu, przecież, wiesz, nie ma. Tam ile jest katolików w Ameryce? I teraz jak będziesz u tych badaczy, to potem jak się najesz, na pierwszej przerwie będzie kawa ciasta, na drugiej przerwie, po drugim wykładzie będzie wielki obiad, będziesz mogła powiedzieć pastorowi, proszę pana, dlaczego macie wyhaftowany na pulpicie krzyż? Czy państwo wiecie, że ten krzyż panu nie pomoże? Ja jestem... No to od razu wyrzucą za nim. Nie, ale to już będziesz wychodziła. No, to no tak, już z drugiej strony, no tak, za drzwiami to można. I teraz, jaki podasz przykład, bo oni nie padną trupem, ale ty zaraz padniesz. Mam taki przykład, proszę moich drogich parafian, pastorów, że tutaj taki człowiek, który chodził z krzyżami, został teraz, ręce mu wykręcono, tak? Ale temu Zeleskiemu? Tak. Naprawdę? Naprawdę. A kiedy? Ale jaja. Słuchaj. Co, wzięli go na dołek? Jest na Facebooku. To ty za wiarę wytrzęsłeś. Za wiarę, za to, że z Rydzykiem się fotografował, że krzyż nosił. I tak, i tak licz parkowany. Ale nie, ale może mu jakoś pomóc. Ale nie ma jak pomóc już. Wiesz dlaczego? Bo za to, to będziesz mogła siedzieć 10 lat, nawet nie 12. Zaraz za co? Za demonstrację? Zaraz ci coś powiem. Bo wiesz, my ludzie to jeszcze jakoś to zrozumiemy, ale proszę ciebie, Kurczaczek przechodził stres 2 dni i mówi tak, a on widział jaki jego tego? Jaka ty jesteś chora. On chce go wyzwolić z więzienia, uwolnić go. Ja mówię Kurczaczku. Nie weź ty go jakoś. Ja mówię Kurczaczku i nic nie zrobisz, kochanie. Musisz tylko, jak będziesz pisał w internecie, to pisz tak komentarze, że duże dziecko, że niepoważny, bo ty już mu nie pomożesz, a on już teraz, jak do rozprawy będzie czekał te 2-3 miesiące, no to ta sprawa jest rozwojowa. Ale siedzi w areszcie, a gdzie siedzi? Ale właściwie za to, że nosił, czy za to, że nie wiem, za to, że te krzyże nosił. Tylko za to. Ale jak pojedziesz do księcia, do parafianki moferowej, albo do tej tutaj Zośki Maciąg, czy ty wiesz, co ta Zośka krzyczała tutaj? No. W tym teatrze, gdzie była promocja książki o księżach gejach i zakonnicach lesbijkach, a na górze była druga promocja. Ona stała, piła wino i mówi tak, czemu tego Zeleskiego demoralizujecie? A czy ty wiesz, co mi pokazał wczoraj Kurczaczek na Facebooku? O tak, Zeleskiemu, o tak. Na oczach pasek taki na oczach, on bez kapelusza, ale słuchaj, no to dyktatura. Zamolestowanie 4 nieletnich chłopców, są świadkowie. To było, co mnie poświęciło. I jest wszystko napisane, Kurczaczek pokazał, a ja mówię, dlaczego mi to nie pokazałeś tego wcześniej? To ja bym z tobą poszła do aresztu, byśmy go wyciągli. A ja mówię, teraz już nie chodź, bo ciebie jeszcze wezmą za świadka i ci wcisną, że ty coś wiesz i masz coś mówić, a ty jesteś biedny. No tak on się zacznie, wiesz, coś tam. A ty jesteś biedny i ty nic nie jesteś w stanie zrobić. Na jesieni gramy eliminację, także to też... Także widzisz, z tym Rydzykiem się fotografował, przecież to są zdjęcia teraz, jak był miesiąc, 2, 3, 4... To akurat się, wiesz, no wystawił, no. Wiesz, ten, no a tak są pokusy, bo księża są piękni, potem ciebie ciągnie gdzie? Pieniądze mają, zadbani. Tam są u tych moferowych dzieci, ładne dzieci, chłopaczki, a jak on jest sierotą,
wzięty i sobie życie zepsuł. No to wiadomo, jakieś sierota, to nie ma... Jest zdanie, mieszkanie i teraz tak, nie wiadomo, czy to coś za klimatem w mieszkanie, czy to ktoś mu dał, bo on mówi, że po babci. Jakiś akt. Po babci, pełno krzyży. Pełno krzyży. To znaczy, że on ma nierówno, jak już są same krzyże. Jak to ma nierówno, ale... Ale słuchaj, to są udobienia religijne. Także taki też nie przyczyni. Także słuchaj, on po prostu sobie zepsuł już na całe życie. Na całe życie. No. Już złamany kręgosłup. Już teraz wiesz, atakowane. A tam areszcie to jacy są ludzie? A tam to dopiero na dzień dobry tylko speluję. Pierwsze co, to będzie musiał dać dupę, jak nie da, to... No to i tak da. Jak nie da, to i tak da. Nie, bo to się dobiera tak już najgorszy. Nie ma takiej możliwości. Ale to jest no. Świetny, gdzie... Ale to jest nie, to po prostu go zgnoją. Jak będzie dostanie, że i tak da. Bo to będzie lepsze od góry. Będę to jadł, jak nic nie będzie. Także musisz iść do tej Hanki Gronkiewicz walcz i tam przy tym mieszkaniu walcząc, to powiedz Hanka, słuchaj, żeby na prokuratorów nacisnąć. On z tym Rydzykiem, twoim pradziadkiem, się fotografował krzyże nosił. Może ty ze względu, jako ta kurzyżówka na 8%, ze względu na te krzyże, może być go wyswobodziła. Czy masz jakąś władzę? Jak ci ona powie, że dla mnie to on męda. To ty jej zaśpiewaj. Nie misterowo, do tej gronki. Nie niż zero, nie niż zero, Wyparzony, ale wyparzony. Myć linia, oni trzeba myć siebie, bo jak on z krzyżami chodzą, a ty wiesz, że w Anglii co robią książąt? Jak ty jesteś artystką i coś w sklepie ukradniesz, to ci nic nie zrobią. Bo wiadomo, że artysta to bania. Tak, a tutaj do ciebie wsadzą do reszty. No bo wiesz, oni tam nie bardzo wiedzą, co to jest i wiesz, ja ci coś powiem, na dobrą sprawę, to w Centrum Olimpijskim Irena Szewińska, bo tam był jej ternicarz. Ty domo Kiszesztań, tylko dlatego, że miała medal olimpijski, to nie dostała... Na górze ją wypędzili z restauracji, proszę pani, bo my już zamykamy. A myśmy tam na górę poszły pić, bo tam było pełno kanapek i z dołu wernisażu, a ona mówiła, pani Irenko, pani wybije winko. Ona mówi, jako wnuczką chce pokazać olimpijczyków. A oni jej nie poznali, że to jest Irena Kiszesztań. No. A ten Breżniew bezdomny, ja mówię, Boże, to Breżniewa. Boże, czy ten Breżniew to wszędzie jest. Ja mówię, słuchaj, Breżniew. Dlaczego tam Menda się ty jesteś tą świnią i ty wszędzie włazisz, a Irenę Kiszesztań przepędza. Wiesz, i ona tylko gdzieś tam piarnęła i uciekła. Nie, bo ona chciała wnuczką pokazać olimpijczyków. Ale słuchaj, samo to, że ci młodzi nie poznają Ireny Szewińskiej. Restauracja Munspera. Nie byłam, byłam w klopie. A niepełnosprawnych, tam stoją te maszyny do czyszczenia i tak dalej. Ja tu do pana mówię, proszę pana, to jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, a nie ten schowek na szkodnie. A wie pani, ale tutaj raz na ten na rok, no więc poszłam ci ja do pana, że ja Polacy tutaj mogą, proszę ciebie, sobie pomóc, Arabowi, mogą Araba wpuścić, że tak trzeba go pilnować, żeby nie rozsadził. Patrz, ja jak filmuję, bo ona to co myśli, że Arabka? I czy nie ma tu jakiego ładunku, to się filmuje trochę. I wiesz, jak Polacy sami ze sobą nie mogą dać rady. Nie mogą sobie dać mieszkania, bo tak, tu sprawa sądowa, a sąd do tej na przykład, proszę ciebie, ta Anita, co na parę razy bez biletu jechała, sobie nabrudziła. I ona mówi, ja nie zapłacę, bo ja mam mało. I ona chodzi na castingi, ona ma mało. Ja mówię, no to chyba jakąś rencinę masz. No ale zobacz, ta woda tam trzeba, na ile to mieszkanie w Warszawie kosztuje. Sami sobie tak zrobili, to więc mają.
za wszystko opłaty, a ona mówi, najwyżej pójdzie do więzienia, bo jej będzie wygodnie ograne. Ale ona naprawdę mówiła szczerze, że ona może pójść, bo ona ma mało, jej komornicy jeszcze nie weszli, ale poczekaj, ona była kilka razy w sądzie, a sąd jej powiedział tak, proszę pani, pani ma dwie ręce, dwie nogi. Do roboty. Do roboty. Dupą? Nie dupą. Nie ma zniszczy. Baba, w sile biegnie. Tak, mówiła koleżance. Także pani ma dwie ręce. I nawet, sądzi, dobrze powiesz, że baba jest jeszcze taka, wiesz, że nawet wiesz, gdzie z nią poszłam, z tą Anitą? Do klasztoru, na tamce, bo ona powiedziała, że jak będzie potrzebowała, może kiedyś, to tutaj przyjdzie na obiad. W krzakach znalazła taki duży nóż, naprawdę różowy, ale bardzo ostry i bardzo piękny. Przez przypadek, bo to bezdomni wyrzucili, tak, tak, bez i proszę ciebie, zobacz, Polacy nie mogą sobie dać mieszkania, nie mogą sobie pomóc, jakby ja nie wiem, czy rzeczywiście oni te miliardy rozkradli do rajów podatkowych za granicę, że Polacy tu nie mają nic, to jest prawda. Słuchaj, jest tak system w ogóle, wiesz, źle zarządzany, okradane są spółki skarbu państwa. Miliardy, miliardy, miliardy będziemy egzekwować. No a widzisz, wyegzekwowanie to jest bardzo kosztowne też. Ale udowodnienie. Posadzić do aresztu, to trzeba nakarmić w miesiącu. Słuchaj, jak tego Wadywina, przecież tego producenta filmowego, wsadzili na Lagowiecką, znaczy wsadzili to.